Hej moi drodzy, witajcie kolejny raz już na moim kanale, z tej strony oczywiście Kubinson. A w tym filmie zrobimy sobie część drugą, jak zrobić banner na YouTube w programie Photopea. Nagrywam ten odcinek z tego powodu, że pod tamtym filmem wbiliście już ponad 100 łapek i 1700 wyświetleń, a to jest strasznie, strasznie dużo jak na mój kanał, za co oczywiście Wam bardzo dziękuję. To umówmy się, że pod tym filmem zostawicie te 40 łapek w górę, bo mam nadzieję, że ten film będzie miał dużo wyświetleń i postaram się nagrać dla Was kolejny jakiś odcinek z Photopea, ale możecie pisać w komentarzach, jaki chcecie odcinek. Subskrybujcie oczywiście kanał, żeby być na bieżąco, żeby nie pominąć kolejnych filmów z odcinkiem z Photopei. Moi drodzy, ja już nie przedłużam i oczywiście lecimy. Dobra, moi drodzy, gdy już znajdujemy się w naszej Photopei, to klikamy sobie teraz nowy projekt i klikamy tutaj szerokość, wpisujemy 2560, a wysokość na 423. Klikamy sobie OK, znaczy utwórz. OK i wyświetla się nam taki długi, bardzo szeroki prostokąt. Dobra, i co teraz zrobimy? Przed jeszcze rozpoczęciem tego całego banneru, bardzo fajnie by było, gdybyśmy sobie otworzyli jakieś paczki, które będą potrzebne nam w robieniu tego banneru. Więc klikamy sobie teraz plik, otwórz i klikamy sobie, tutaj przyciągnę z moich paczek i wybiorę sobie, mam tutaj kilka paczek do wyboru. Linki pewnie będą w opisie, jeżeli nie będzie linka w opisie, to możecie zajrzeć na ostatni film, który był tam z blogiem i tam na pewno jest link do Gigapaka, z tego co wiem. Dobra, ja sobie otworzę Gigapaka, Gavespaka i może Samepaka, chociaż nie wiem, czy Samepak będzie mi potrzebny, ale zobaczmy. Dobra, te paczki się nam teraz otwierają, więc chwilkę poczekamy. No i dobra, nasze paczki wszystkie są, mamy exe Gavespaka z naszymi stylami do tekstu, mamy Samepaka z różnymi efektami i Gigapaka, z którego będziemy chyba teraz w tym odcinku najczęściej korzystać. Dobra, teraz lecimy na nowy projekt. Ja Wam pokażę akurat dzisiaj banner taki, który zrobimy sobie bez żadnego zdjęcia, po prostu jakiś fajny napis, damy kilka tam fajnych efektów, żeby to jakoś fajnie wyglądało. I mi się wydaje, że możemy zrobić taki fajny banner gamingowy, taki na przykład z CSGO i to będzie bardzo fajnie, tak moim zdaniem, wyglądało. Więc okej, ja sobie wejdę teraz tutaj, albo klikam jeszcze, wezmę sobie jeszcze, otworzę jedną paczkę z Zopixpaka, bo tam są głównie jakby tła do naszych grafik. Nam się to teraz załaduje. Chwilkę poczekamy, bo to jest strasznie duża paczka. Dobra, gdy już mamy tego Zopixpaka, ja sobie wezmę Bankrad, Games Bankrad. Sorry. Okej, na pewno wezmę sobie tego ziomanka. Ok. Przenoszę sobie tu. Ctrl T. Alta chyba? Nie. Trzymając Alta i Shifta sobie troszeczkę powiększę. Altem to bardziej w Photoshopie, ale tutaj muszę inaczej. Ok, ustawmy sobie tego ziomalka tutaj. Moim zdaniem będzie git. Lecimy dalej. Teraz weźmy sobie tego zioma. Pyk. Przerzucamy sobie Ctrl T. Znowu sobie pomniejszamy. O! Ctrl T. Pomniejszamy sobie do tych rozmiarów, będzie moim zdaniem gicior. Dajmy sobie, żeby troszeczkę się to nałożyło tutaj na nasze inne zdjęcie i możemy zrobić potem fajne jakby takie wtapianie się w inne tło. Ok, dajmy sobie jeszcze jedno zdjęcie, które będzie, załóżmy to. Ok, klikam na nowy projekt, Ctrl T. I sobie to znowu pomniejszamy i dajemy mniej więcej. Chociaż mi się wydaje, że możemy edycję przekształcić w poziomie. O, tak będzie moim zdaniem git, żeby to jakby ta nasza postać była skierowana bardziej do środka. Okej. No i teraz robimy sobie jakby takie nasze płyny przejścia. To jest ta warstwa, czyli klikamy sobie na tą środkową warstwę, klikamy sobie
powiększymy sobie, tutaj też możecie powiększać, tylko twardość damy na 0. Polecę tak. OK, teraz to Ctrl T powiększę sobie bardziej. O, dobra, pyk. No chociaż to sobie dam tutaj. OK, dobra, teraz lecimy na te zdjęcie po prawej tutaj stronie. Klikamy sobie znowu E i tak polecimy coś tego typu. Nawet trochę powiększę sobie tą gumeczkę. O, już widzę, że tam jest białe tło. Dobra, tak zrobimy sobie. OK, i widzicie, już jest fajny efekt. Dobra, teraz możemy sobie to zrobić Ctrl E. I będzie to jako jedna warstwa. Możecie też sobie dać te wszystkie rzeczy w grupę, ale mi się wydaje, że z warstwą jedną będzie szybciej. Klikamy sobie teraz tutaj na dole, klikamy sobie barwa nasycenie, trzymając alta klikamy na naszą warstwę, teraz koloryzuj, nasycenie dajemy, no nawet na maksa możemy sobie dać i teraz barwa może będzie taka. O, taka różowa, bo większość osób lubi bardziej taką robić takie banery różowe albo fioletowe. Wiem, że to dla chłopaków nie jest czasami modne, ale to fajnie, moim zdaniem bardzo fajnie wygląda. Okej, okay. Mi się wydaje, że to będzie git. Teraz klikamy sobie na warstwę pod spodem, klikamy filtr, rozmycie, o, gaussowskie. No i tak mniej więcej te rozmycie sobie, o. Właśnie. OK, będzie git. No dobra, już jest wszystko dobrze. Dobra, teraz przydałoby się coś z tekstem porobić. Klikamy sobie T. OK, i co byśmy mogli tu zrobić? Na pewno sobie klikamy tutaj T. Wybierzmy sobie czcionkę. Ja sobie ten na przykład. Załaduj czcionkę, ja sobie wezmę jakąś czcionkę. Możecie sobie wejść na Dafonda i ściągnąć tam jakąś czcionkę, ale to jest już wasza sprawa. Tu jest Azonix. Tak, to jest ta czcionka, klikamy T. I tylko tak dziwnie trochę. Dobra, już wiem, klikamy sobie teraz T. Pamiętajcie, że warstwa musi być pod warstwą tutaj nad barwą nasycenie i teraz możemy sobie wpisać, załóżmy co by tu teraz wpisać, załóżmy kubuś, chociaż znaki polskie tutaj są jakieś takie właśnie, nie ma tutaj znaków polskich. Dobra, piszemy kubson, coś tego typu. OK, Ctrl T. Powiększymy to sobie troszeczkę. Dobra, ja na razie to sobie wyłączę tą warstwę i dajmy sobie jakąś postać. Chodzimy sobie w neta, wpisujemy sobie na przykład CSGO. Po prostu CSGO sobie wpiszemy grafikę. Grafikę. V. OK, Ctrl V. Dobra, ja sobie przerzuciłem już naszego skina. On jest akurat taki, antyterrorysty. Dobra, ja sobie tylko jedną rzecz tutaj zrobię, odpalę. Okej. Okay. Mam tutaj podgląd na tą postać, żeby fajnie to wyglądało. O, dobra, jeszcze raz, Ctrl T. Widzę, że ta postać jest bardziej tutaj. Dobra, będzie gicior. Może jeszcze sobie damy tutaj. OK, teraz włączamy sobie tekst Cubinson. Dobra. Wejdźmy teraz w naszego Gavespaka. Widzę, że to jest tutaj piąteczka. Dobra, to sobie weźmy styl warstwy. Kopiuj. OK, teraz sobie tutaj wklej. Styl warstwy. OK, będzie moim zdaniem gicior. Gdy już mamy nasz tekst, warto by, żebyśmy sobie go jakoś skopiowali. Ctrl J, Ctrl T i sobie przesuniemy go bardziej w tą stronę,
żeby to wyglądało jakby taki był tekst jakby 3D. Okej, okay. Nie wiem czy jest dobrze. Jest git. Jest moim zdaniem gicia. I teraz jeszcze zrobimy sobie jeszcze raz Ctrl J. Tym razem dajmy sobie to pod naszą postać. Okej, okay. Tutaj. Dajmy sobie znowu Ctrl T. Powiększymy sobie. O Jezus Maria. Ctrl T. Powiększę sobie mniej więcej do tych rozmiarów. Dam sobie bardziej tutaj. OK. Dam filtr, rozmycie ruchu. OK. Dobra. I dajmy sobie. Widzę, że mi strasznie ścina tutaj nagranie. Właśnie słabo to wygląda, wiecie? Czy ja bym mógł to jakoś bardziej tutaj? Tego typu klikamy sobie OK. To sobie tak zrobimy coś tego typu, żeby było to mało strasznie widoczne. Dobra, dajmy sobie teraz nową warstwę, która będzie pod naszym tekstem całym, żeby było nad tym tekstem, który tam jest z tyłu. Klikamy sobie teraz B na klawiaturze. Tutaj twardość na 0. OK. Ja sobie to troszkę powiększę. Klikamy sobie tutaj w kolorek fioletowy. OK. I dajmy sobie pyk. Ctrl T teraz zrobimy. Teraz Alt i Shift sobie powiększymy mniej więcej do tych rozmiarów. OK. Dobra. Teraz zmniejszymy sobie krycie na mniej więcej te takie dokładnie. OK. Moim zdaniem będzie git. No i teraz lecimy z naszymi innymi efektami. Na początek jeszcze dajmy sobie tutaj, na pewno jak pokoloryzujemy naszą sobie postać, klikamy sobie na naszą postać, klikamy sobie teraz tą opcję, barwa na scenie, klikamy sobie Alt, koloryzuj, ja sobie dam ją bardziej taką fioletową, o, coś tego typu, żeby to fajnie wyglądało. No, jasność taką zrobimy, o, mniej więcej taką. Dobra, Ctrl Ctrl I na pewno damy. Teraz klikamy B sobie, cały czas na tej warstwie, tutaj barwa nasycenie, musimy tu być i tutaj lekko tak, o, żeby była ta postać lekko taka fioletowa, żeby fajnie to moim zdaniem wyglądało. OK. Dajmy sobie jeszcze tutaj na naszą postać na pewno tutaj możemy sobie dać jasność i kontrast. I kontrast dajmy sobie. A, jeszcze Alt trzymamy. Kontrast dajmy tak mniej więcej. O, pyk. Nawet na maksa nie wiem, czy dać, chociaż żeby to fajnie wyglądało. Dobra, będzie git. Już widzicie, mamy naszą postać całą zrobioną i to fajnie moim zdaniem wygląda. Teraz klikamy sobie tutaj pod naszą postacią, nową warstwę, klikamy sobie B, powiększamy i dajmy tutaj ten kolor fioletowy, OK. I krycie dajmy sobie na mniej więcej, o właśnie takie, jeszcze gumką sobie to lekko porozmazuję, żeby to nie było aż tak bardzo intensywne. Okej, dobra, moim zdaniem będzie gicior. No dobra, gdy już mamy wszystkie jakby tutaj światełka, to przydałoby się nam teraz zrobić bardzo dużo tutaj efektów. Okej, jak ja tu widzę, na pewno trzeba tutaj dodać smoka. Wchodzimy sobie w Gigapacka, szukamy smoke, ja sobie to wyłączę i wezmę chyba, to była ta opcja. Tak, to była ta opcja. Dobra, przeciągamy ją sobie tutaj. Ctrl T. To sobie troszeczkę tak pomniejszę. Ja sobie to tak nachylę, żeby fajnie to wyglądało. Okej, dobra. Dajmy sobie tą opcję. Klikamy barwa na scenie. Alt klikamy. Koloryzuj. Dajmy tutaj na maksa na scenie. Jasność sobie zmniejszymy. I barwa fioletowa. OK, nawet taka różowa by była dobra. Dobra.
Teraz sobie to włączę. Teraz klikamy Shift i zaznaczamy sobie barwa nasycenia i naszego smoka. Teraz klikamy Ctrl J, klikamy edycja, przekształć w poziomie, V na klawiaturze, Shift trzymając, lecimy sobie mniej więcej dotąd. Ok, dobra. Jeszcze raz sobie to skopiujemy razem z barwą na scenie, ale tym razem dajmy to sobie na samą dosłownie górę. O, pyk, jest, dobra. Klikamy Ctrl T, pyk, żeby jakby ta postać nie była tylko przed tym dymem, tylko żeby była to jakby w dymie, prawda? Żeby to fajnie wyglądało. Dobra, będzie git. Teraz klikamy sobie na naszego smoka E i tutaj wymazujemy sobie to. Ok. Dobra, moim zdaniem jest na razie wszystko kicior. Teraz przydałoby się zrobić na pewno tutaj nasze party klesy. Klikamy sobie znowu gigapaka, wychodzimy sobie z tego i klikamy party class i dajmy sobie o właśnie te party classy, przyciągamy na nowy projekt, Ctrl T, powiększamy sobie to na nasz cały banerek. Ok, tak będzie dobrze. Klikamy sobie tutaj filtr, rozmycie ruchu. O, zróbmy sobie coś tego typu, żeby to się lekko rozmazywało. Klikamy sobie też E i tutaj sobie usuwamy te rzeczy, żeby nie było tutaj dokładnie tego całego przecięcia było widać. Dobra, klikamy sobie jeszcze raz na tą warstwę, klikamy sobie tutaj, barwa, nasycenie, Alt, klikamy tutaj, koloryzuj, nasycenie na maksa. I dajmy sobie właśnie ten fioletowy kolor. Ja właśnie nie wiem, jasność sobie trochę zmniejszymy, sorry. Okej, okay. Teraz klikamy sobie tutaj, lekko sobie to krycie właśnie zmniejszę, klikamy E i wymazujemy sobie z naszej twarzy i z naszego napisu, żeby to fajnie wyglądało. Okej, okay. Moim zdaniem jest na razie gicior. Dobra, teraz weźmy sobie znowu gigapaka, już po raz któryś, klikamy sobie teraz tą opcję, przeciągamy sobie, właśnie o to chodzi, że gdy się robi banery, trzeba jak najwięcej opcji użyć, żeby to mega fajnie wyglądało. Ok, Ctrl T, dajemy sobie tutaj, ok, mi się wydaje, że tutaj nie trzeba chyba zmieniać teraz barwy nasycenia, o to chodzi. No ale gdybyśmy, zobaczmy co by było, gdybyśmy to zrobili, barwa na scenie, tutaj klikamy koloryzuj, to tu też by fajnie wyglądało. Dobra, zostawmy sobie tak jak teraz jest, ok, no i teraz dodajmy sobie jakby tutaj trójkąt, znowu w gigapaka sobie wchodzimy i te trójkąty są, muszę je tylko tutaj znaleźć. O, dobra, są tutaj, przeciągamy sobie na nowy projekt, Ctrl T. Dobra, polećmy sobie tutaj mniej więcej tak, chociaż tak będzie git. Wymarzę sobie jeszcze to z mojej tutaj twarzy. Klikamy sobie znowu, barwa nasycenie, Alt, klikamy i lewym przyciskiem myszy, koloryzuj, pyk. I dajmy sobie ten fioletowy znowu. Teraz to dajmy sobie filtr, rozmycie, gdzie mamy tutaj rozmycie ruchu, takie na 3 będzie, na 3 będzie git, klikamy OK, teraz zaznaczamy te dwie warstwy, Ctrl J, Ctrl T, lecimy sobie mniej więcej, widzę, tu będzie tutaj, ok. Jeszcze raz Ctrl J, Ctrl T i dajmy sobie tutaj to na górze. Może jeszcze raz sobie damy Ctrl J, Ctrl T.
będzie moim zdaniem wszystko git wyglądało. Dobra, gdy już mamy te trójkąciki zrobione, to teraz by się przydało na stówę zrobić tutaj jakby taką fajną rameczkę, więc klikamy sobie tutaj ten prostokąt, wypełni sobie, zaznaczamy na ten krzyżyk, obrys dajemy, załóżmy taki, no na taki fiolet będzie git, na razie, na tą chwilę, ok, i lecimy sobie cały ten jakby taki prostokącik, ok, teraz klikamy sobie tą znowu opcję i dajmy sobie mniej więcej coś tego typu, ok. Teraz wchodzimy sobie znowu w GIFSpacka, klikamy sobie piąteczkę, styl warstwy, kopiuj, nowy projekt i dajemy sobie na naszą warstwę, styl warstwy, wklej. Ok, jest już o wiele lepiej. Teraz klikamy na tą warstwę, klikamy sobie nakładka. Czemu mi to nie działa? Może resteryzuję, będzie git. Ciemniej, nakładka. Nie wiem, czemu mi to nie działa. Może krycie sobie zmniejszymy. O, krycie sobie zmniejszymy. Weźmy teraz nakładka. Nie wiem. Coś mi tutaj nie działa. Photoshop jakoś działa. Strasznie dziwne. Dobra, klikamy sobie teraz E. I wymazujemy. Strasznie teraz to ścina. Chociaż to jest darmowy program. To się nie powinniśmy dziwić. Ok, wymazujemy sobie, żeby jakby ta twarz... cała nasza jakby nachodziła tutaj, na tę linię. O właśnie, strasznie ścina, o to chodzi. Dobra, klikamy sobie teraz V. Dodajmy sobie na pewno jeszcze ostatnią warstwę. Klikamy sobie B. I teraz powiększymy sobie to troszeczkę. No nawet do tych rozmiarów. I tutaj przelecimy sobie wszystko. Ok, klikamy na naszą warstwę. No właśnie, strasznie mi ścinę tutaj. Krycie sobie zmniejszymy do tych mniej więcej rozmiarów. Teraz klikamy sobie E, powiększę. Dobra, V. I moim zdaniem będzie gicior, chociaż możemy jeszcze sobie jedną warstwę stworzyć. Klikamy sobie B, kolor czarny, pyk, pyk. Tutaj z boku i teraz zmniejszymy sobie krycie do tych mniej więcej rozmiarów. Ok, dobra, moi drodzy, klikamy sobie teraz plik eksportuj jako PNG, możemy, zapisujemy, ok. Teraz tworzymy sobie nowy plik 2560x1440. OK, klikamy sobie jakby z pobranych, przeciągamy sobie tutaj, shiftem dajemy to sobie na sam środeczek, OK, tu i teraz Ctrl J. Trzeba stworzyć zawsze teraz na YouTube'a, jeżeli chcecie wstawić jakiś baner, musicie właśnie w tych wymiarach, bo to jest tak. Gdy stworzycie sobie w tych wymiarach właśnie ten cały prostokąt, który teraz widzicie na ekranie, będzie się wyświetlał on właśnie na telewizorze, to wszystko. Na komputerze będzie się wyświetlał tylko ten baner tutaj, co zrobiliśmy my, a na komórce będzie się chyba wyświetlał tutaj, jak widzicie, moim kursorem, odtąd dotąd, taka połówka, ale głównie się patrzy na komputerze. Dobra, teraz klikamy sobie na tą warstwę pod spodem, klikamy tutaj, barwa nasycenie, alt, koloryzuj, tutaj dajemy sobie ten fioletowy i właśnie tutaj może sobie troszeczkę tak pomniejszymy jasność, ok, będzie git, moim zdaniem. No chyba, że teraz sobie Ctrl T pomniejszymy jeszcze raz do tych mniej więcej rozmiarów. Było to tutaj. Shift trzymamy tu, przyciągnijmy sobie to tu. Pyk, powiększymy sobie. O, właśnie o to chodzi, żeby mi to fajnie tak wyglądało. K-
klikamy sobie teraz znowu tutaj, Ctrl J, Ctrl T, przeciągamy trzymając Shifta, no i OK, będzie moim zdaniem gicior. I tak właśnie oto zrobiliśmy nasz ban. Więc moi drodzy, ja Wam dziękuję za oglądanie tego poradnika, ja mam nadzieję, że Wam się spodoba, mam nadzieję, że tu zostawicie bardzo dużo łapek w górę, będzie tutaj bardzo dużo wyświetleń, bo to jest na serio kozacki baner. Moi drodzy, ja Wam dziękuję za oglądanie, nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu suba, łapki w górę, bo będzie mnie to bardziej motywowało. Przypominam oczywiście o live'ach, które są teraz przez całe ferie o godzinie 19, więc zapraszam wszystkich. Bardzo serdecznie można wygrać tam darmową grafikę, baner, awatar lub nawet miniaturkę. Jest losowanko. Po prostu wejdźcie na live'a i tam wszystkiego się właśnie dowiecie. Więc moi drodzy, ja Wam dziękuję jeszcze raz. Dozo, bajo, jajo!